Unia Europejska od kilku lat daje nam duży wachlarz finansowych możliwości. Z unijnych dotacji chętnie korzystają osoby prywatne, rolnicy, przedsiębiorcy oraz samorządy. Co roku pojawiają się nowe unijne perspektywy, które odpowiadają aktualnym potrzebom. Rok 2020 również pokazał wszystkim nowe potrzeby, szczególnie w obszarze przedsiębiorstw. Tych małych i większych, których dalsza działalność wraz z wybuchem pandemii koronawirusa stanęła pod dużym znakiem zapytania. W najbliższym regionie znajdują się znakomite przykłady, które są dowodem na to, że bez zewnętrznego wsparcia finansowego w tym trudnym czasie nie udałoby się im przetrwać. Globalne skutki pandemii koronawirusa mimo licznych prognoz pozostają wciąż wielką niewiadomą, jednak analitycy nie mają wątpliwości, że trudna sytuacja w gospodarce światowej i naszej krajowej potrwa dłużej niż sama pandemia. Jak już wspomnieliśmy, Unia Europejska w ramach opracowanego Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w 2020 roku wyszła naprzeciw nowym potrzebom właścicieli firm. Przedsiębiorcy mogą korzystać z oferty unijnej pomocy finansowej na różne sposoby. Jeden z nich jest tak zwany voucher. Z takiej właśnie formy pomocy skorzystał młody przedsiębiorca z Sandomierza Artur Łukawski, który w 2019 roku zdecydował się na przejęcie rodzinnego biznesu i poprowadzenie w prawobrzeżnej części Sandomierza domu wycieczkowego Zacisze. Jak wyjaśnia pan Artur, dzięki otrzymanym pieniądzom biznes z tradycjami udało się nareszcie wprowadzić XXI wiek. Przede wszystkim udało się przeprowadzić inwestycje związane z cyfryzacją pewnych usług w tym obiekcie, dlatego unowocześniono stronę internetową, wprowadzono możliwość zdalnych rezerwacji oraz płatności. Młody właściciel podkreślił, że zmiany na lepsze na stronie internetowej to nie wszystko, ponieważ dzięki wsparciu udało się również rozszerzyć aktualną ofertę i zakupić kilka rowerów, które umilają gościom pobyt w Zaciszu. W tym miejscu fundusze unijne są wykorzystywane w 100%. Właścicielowi udało się skorzystać również z innej formy, dzięki której obiekt udaje się również rozbudować. Wcześniej nigdy nie miałem doświadczenia z funduszami, więc było to dla mnie zupełnie coś nowego. Jednakże przy udziale doradcy łatwo i sprawnie udało nam się załatwić wszelkie formalności. I tak jak można tutaj zobaczyć za mną, dzięki pożyczce, którą otrzymaliśmy z Świętokrzyskiego Funduszu Rozwoju, udało nam się rozwijać dalej budowę obiektu. Ponadto z innego programu uzyskaliśmy dofinansowanie na zakup rowerów oraz sprzętu komputerowego, który znacząco ułatwił prowadzenie działalności w czasach pandemii, gdy kontakt z drugą osobą jest utrudniony, a wszelka działalność przenosi się do internetu. Dzięki możliwości zakupu rowerów kupiliśmy 4 nowe rowery elektryczne, dzięki którym goście, niezależnie od kondycji fizycznej, stanu zdrowia, mogą podróżować po Sandomierzu, które jak wiadomo jest górzystym miastem i możliwość wspomagania elektrycznego jazdy jest dość przydatna. Nasz młody przedsiębiorca przyznał również, że w przyszłości w miarę możliwości zamierza sięgać po dodatkowe środki finansowe na inne cele, ponieważ z dobrym doradcą uda się przez wszystkie procedury przejść z sukcesem. To jest zdecydowanie za duży wydatek i nie byłoby nas w normalnych warunkach stać na taką skalę rozbudowy. Jednakże dzięki środkom możemy sobie pozwolić na dostosowanie budynku do potrzeb klienta bardziej wymagającego i pójście w bardziej nowoczesne formy, bardziej ekologiczne i bardziej funkcjonalne formy działalności. Okazało się, że jest to proste, jest to atrakcyjne finansowo i pomimo dużej ilości biurokracji przy odpowiednim doradcy można przez to przebrnąć w miarę suchą stopą. Kolejnym przykładem skorzystania z unijnej pomocy jest pan Henryk Kaczor, który kilka lat temu zdecydował się na prowadzenie stacji paliw przy drodze krajowej numer 79 w Koprzywnice na trasie Sandomierz-Kraków. Jak mówi, wszystko zaczęło się od ścierniska, jednak przez lata udało rozwinąć się dobrze prosperującą stację paliw, magazyny, samochodową myjnię, bistro i stworzyć parking, z którego chętnie korzystają kierowcy, żeby odpocząć. W przypadku pana Henryka voucher okazał się być bardzo przydatny, ponieważ pozwolił na założenie paneli fotowoltaicznych, które w znaczący sposób obniżyły koszty utrzymania tego obiektu. Stacja paliw potrzebuje bardzo dużo prądu. Ten prąd jest w granicach mniej więcej 45 kW przez tego. Więc to był bardzo duży koszt, no jak na początku pierwsze te dorobicie zaczyna się od zera.
Więc zwróciłem się do Urzędu Marszałkowskiego, więc dostałem zapomogę na dołożenie szyb, bo część zbudowałem sam, a część dostałem dofinansowanie szyb jako przez wsparcie. Jak mogę być niezadowolony, jak mam teraz, powiedzmy, obliczeniu, bo to jest dopiero początki, dopiero od sierpnia. I to jest, proszę panią, prądu, jeżeli mi wystarczy, no to jest jakieś 50% kosztów utrzymania stacji paliw. Bo tu są bardzo dużo, jest wszystko poruszające się na prąd, dużo silników jest poruszające się na prąd, jak również myjnia, która jest tutaj dla regionu, jedna w tym rejonie, powiedzmy w promieniu 5-6 kilometrów jest tego i ona pobiera też bardzo dużo prądu. Pan Henryk nie ukrywa, że z pewnością z funduszy europejskich skorzysta jeszcze raz. W jego głowie już powstają nowe plany rozwojowe. Jednym z nich jest budowa sanitariatów, gdzie strudzeni kierowcy będą mogli się odświeżyć. Starać się zawsze należy, należy zawsze pytać, bo kto pyta, to nie błądzi, bynajmniej zdobywa jakąś wiedzę, nie? Bardzo potrzebny jest na tej stacji tutaj punkt sanitarny, to znaczy taki, co prysznic, no i dla turystów rodzaju męskiego i żeńskiego. No bo bardzo dużo tirów tu się zatrzymuje, no najwięcej tirów, kiedy tu było, no to 15 tirów, a mniej więcej każdego dnia stoi 5-6. I gdy przyjdzie lato, to wielu kierowców pyta o taki punkt, jak również mamy pędrujące z dziećmi, to pytają o taki punkt, czy gdzieś, no trzeba to gdzieś tam na zakończu umożliwić, no takiego punktu jeszcze nie ma. Taki punkt chcąc pobudować, no trzeba się liczyć, to 50 tysięcy złotych trzeba pobudować taki punkt. Jak widać po przytoczonych przez nas przykładach, korzystanie z unijnych dotacji nie musi być trudne, ale z pewnością przynosi wiele pozytywów. Dlatego morał z tego taki, że warto sięgać po to, co na pozór wydaje nam się niemożliwe.